Dzień dobry, dzisiejszego vloga zaczynamy ze staróweczki. Tak jest, piękna pogoda, więc korzystamy. W tygodniu nie ma czasu na takie wychodzenie na spacerki, więc zawsze weekend staramy się gdzieś sobie troszeczkę pochodzić. Nadrobić to wszystko. Tak. Wyszliśmy z domu w poszukiwaniu miejsca na herbatkę, ale jest, moi drodzy, 20 stopni ponad. W październiku, come on! Co tu się dzieje w ogóle w tej Polsce? So miała być kawa i ciacho, a jest szampan i ostryga. Co poszło nie tak? Nie wiem, nigdy nie jadam ostrygi i... Po raz pierwszy? Tylko to jest taka trochę stuningowana ostryga z sosem chili i z limonką i z sosem sojowym jeszcze dodatkowo. No dawaj, próbuj. No i nawet nie wiem, jak mam to tam, może pokażesz mi po prostu. Bierzesz do rączki, przechylasz do siebie tutaj tę część i siorbiesz. To wlewam sobie do buzi, tak? Wlewasz sobie do buzi i cała filozofia. I co? Nie było takie złe? Nie, w sensie... Takie glutowate trochę. Glutowate, o, właśnie tak chciałam powiedzieć, ale dobre, kiedyś to powtórzę. Jesteś ładna. Bardzo. Oh yeah, baby. W dzisiejszym odcinku będziemy gotować greckie pyszności. Mówiłem na początku, że co 3 odcinki będzie jakieś gotowanie. To jest chyba, nie wiem, który, 6. I wreszcie zabrałem się za właśnie tutaj za kuchnię. W dzisiejszym odcinku będziemy robić tak zwane gemista, czyli faszerowane warzywa. W Polsce też jest chyba to dobrze znana potrawa, ale będą po grecku, bo idzie tam co? Feta! Wow! No, także... zabieramy się do roboty, zaraz wam powiem co i jak. To danie jest proste, ale jest naprawdę mega czasochłonne, ponieważ musimy wydrążyć miąższ z cukinii, z pomidorów, z bakłażanów i potem to wszystko ładnie upiec w piekarniku, co tam zajmuje około godzinki. Na początek wydrążymy pomidory, czyli chyba taka najtrudniejsza część, żeby te pomidorki były faktycznie dobrze wydrążone, żeby nam się nie rozwaliły w piekarniku. Czyli tutaj nacinamy tą główeczkę. Pięknie. Syk. Brawo, Michael. I bierzemy do tego łyżeczkę. I drążymy właśnie nie za blisko ścianki, żeby nam się ten pomidor nie rozwalił. I ten miąższ, który mamy tutaj, wsadzamy oczywiście do miseczki, ponieważ potem go użyjemy do dalszych czynności. I pamiętajcie, nie wyrzucamy tej główeczki, bo ta główeczka potem idzie do piekarnika i zakrywamy tak pomidorka. I jeszcze przed tym nie zapomnijcie rozgrzać piekarnika do 200 stopni. Także lecimy. Przy wydrążaniu cukinii pamiętajcie, żeby tej dupki, tej główki nie odcinać, bo później nam się może to wszystko też rozwalić w piekarniku. Ja osobiście wydrążam to, na początku nacinam to wszystko nożem ładnie, tutaj delikatnie, tak aby nie przebić się od dołu. Cyk, cyk, cyk. Super. I później wszystko ładnie wydrążam łyżeczką. I tak się prezentują nasze wydrążone warzywa. Proszę pokaż, kochanie. Tak jest, dokładnie. I zaraz będziemy robić do tego farsz. A farsz będzie składał się właśnie z wydrążonej cukinii, który trzeba pokroić, z wydrążonego bakłażana, który również trzeba pokroić i do tego miąższ z pomidorów, żeby ten farsz nie był taki suchy. Kroimy cebulkę, tego kroimy pora, wszystko potem na patelnię. Nie wspomniałem jeszcze o ryżu.
Tutaj wsypujemy jakoś tak 2 albo 3 garście ryżu. Ja robię to na oko. I dodatkowo, jeśli chcemy, żeby nasz farsz był jeszcze bardziej taki mokry, do czego zachęcam, to możemy wsypać jeszcze 1/2 puszki pomidorów. I jeszcze jeden taki mały tip. Pamiętajcie, aby te warzywa kupować w miarę takie prezentujące się, co mam na myśli, żeby właśnie tak papryczka ładnie stała. Tu kolejna, no ta jakiś ma problem lekki. No i oczywiście takie trochę większe pomidorki, żeby tam się ten farsz zmieścił. I tak pięknie zrobiony farsz wypełniamy teraz warzywami. A tu nasz pomocnik. No masz, śpi. Bo spał na tym. No i mi się tak odgniata zawsze tutaj buźka. Biedne moje. Niestety na jedną cukinię nie zabrakło farszu, a tego się obawiałem, dlatego zawsze mieć lepiej więcej tego farszu niż mniej, pomimo że wizualnie jest tego masa na początku jak to kroimy, ale jednak warto to może tą jedną cukinię więcej wydrążyć. Dobra, teraz wsadzamy do piekarnika na 40 minut, może 50. Potem oczywiście wbijamy widelec i patrzymy, czy warzywa są miękkie. Jeśli są miękkie, to możemy już to wyciągać i konsumować. Ale przed tym jeszcze, zanim włożymy do piekarnika, warto polać sowicie oliwą wszystkie warzywka i podlać odrobiną wody, żeby warzywka miały się w czym kąpać. Albo fetę kruszymy już na ten farsz, który był na patelni i dodajemy do faszerowanych warzyw. Ja wybrałem tą pierwszą opcję i taką w sumie chyba wolę. Jestem z młodym w drodze do weterynarza. Tu się pani dziwnie patrzy na mnie, że kamerę mam. Jeszcze się trochę krępuję nagrywać w miejscach publicznych, ale wszystko z czasem. Jedziemy właśnie do weterynarza, żeby mu zadbali o te uszy jego. Tak jak wspominałem na poprzednim vlogu, psy, rasy psów, które mają oklapnięte uszy, niestety trzeba dbać o nie bardziej, ponieważ tam po prostu nie dopływa powietrze i rodzą się coraz to nowe jakieś drożdże, bakterie, zarazki. I właśnie jedziemy temu zapobiec. Zdrowie jest najważniejsze. Zawsze, ale to zawsze obiecuję sobie jedną rzecz, że nigdy nie będę pakował się znowu w korki w Warszawie. Po prostu chciałbym starać się omijać te godziny 16-19, ale czasami się nie da i zawsze się denerwuję, bo naprawdę spędza się w tych korkach mnóstwo czasu. Teraz przejechałem 3 km i spędziłem, nie wiem, no może 1,5 godziny w samochodzie. Jeżeli chodzi o weterynarza, to z czystym sumieniem mogę wam polecić tę klinikę. Naprawdę są świetni i co najważniejsze, mają 24 godziny na dobę otwarte. A raz nam się zdarzyło z tym psiakiem jechać w środku nocy na małą interwencję. Dzisiaj przyjechaliśmy do Expo na Warsaw Con. Są to takie targi architektoniczne, gdzie wszystkie firmy pokazują swoje produkty. Jakby przychodząc do architekci, mogą sobie powybierać, zbieramy ulotki, tak żebyśmy mogli wiedzieć, czego używać w przyszłym roku, czy nawet jeszcze w tym. To po prostu do projektowania wnętrz, więc mniej więcej, jeżeli kogoś to interesuje, to pokażę, jak to wszystko wygląda. Ulubiona wystawa na całych targach. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko przemyśleli.
Dziękuję Wam ślicznie za tego vloga, mam nadzieję, że się podobał. Niebawem weekend, także zaraz leci nowy film na kanał. Ja osobiście nie mogę się doczekać przyszłego tygodnia, bo szykuje się naprawdę super, super wyjazd. Ale o tym już więcej dowiecie się w kolejnym vlogu. No i zapewne też będą vlogi wyjazdowe. Także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia za kilka dni. Ciao!